Dzień dobry, zaprezentuję Państwu, jak montować i demontować końcówki w urządzeniu w rękawie piezoTom Solo LED. W każdym zestawie Acteona jest klucz płaski, którego możemy użyć do dokręcania końcówek, oraz w zestawie głównym można również osobno nabyć klucz dynamometryczny, aby przykręcić końcówkę. Łapiemy, celujemy w gwint. Najprościej to zrobić w rękach, w palcach. Gdy już to lekko przykręcimy, dokręcamy, czy to kluczem płaskim, czy kluczem dynamometrycznym, końcówkę. Chodzi o to, aby złapać tutaj w ten kwadracik w środku te spłaszczenie, które jest na końcówce każdej końcówki Acteona. Klucz dynamometryczny. Z dołu mamy takie zgrubienie, aby łatwiej było przełożyć końcówkę. Dalej celujemy narzędziem w środek. Przykręcamy leciutko, aż zaskoczy, i dokręcamy pół obrotu, 1/4 obrotu. Klucz dynamometryczny będzie nam się w ręku kręcił. Nic nie będzie przeskakiwało, nic nie będzie grzechotało. Aby odkręcić klucz, postępujemy analogicznie. Wkładamy. Końcóweczka nam zaskoczy i odkręcamy. I już mamy końcóweczkę odkręconą. Dziękuję za uwagę.